concern, 'cause I know I'm not the only one. I know I'm not the only one to tune to gold in my broken heart, just like a miracle. You're the Hejka. Hej, terrorystko, ty. Pierwsza byłaś. Siemka. Zobacz, pisz sobie komendę, powinna działać już. Ja musiałem wszystko poprawiać. Dobrze mnie słychać ogólnie? O, zobacz. Jesteś na siódmym miejscu, kobieta. Dobra, za chwilę startujemy, kochani. No bo teraz ogólnie to jest inna aktywność. Tu się liczą minuty na czacie. A nie wiem, a co byś chciała? Bym musiał się wziąć za to, wiesz? Zobacz, jak Buberek tańcuje. Dobra, wszystko śmiga chyba, nie? Dobra, to co? Buberki moje, poziomeczki. Buber, tak, zobacz. Makarena. A po malutku. Ustawiam już streamka, kochani. Nie wiem, czy to zadziała, bo grzebałem. Mogłem pogrzebać, bo ja jestem terrorysta. Dziękuję za tapki. Thank you very much. Thank you. Trzymajcie kciuki, żeby zadziałało. Chyba będzie działać. Padzik widać pada, ale nie widać gry. Przechwytywanie gry. To jest to? Chyba tej. Tak. Już powinno być wszystko ok, kochani. 20 sekund i zaczynamy. Magda. Poziomki lecą teraz za siedzenie na czacie. Minuta za, na czacie ten. Poczekajcie, setup. Tu jest udostępnienie. Jeden punkcik. Masz... Ja ci powiem, że jest spoko dla mnie. O kurde, znowu nie ten guzik. Dziękuję. Chyba już ten, startujemy, kochani. Dzięki. Słaba terrorystka teraz będzie udostępniać. Nie. Po co ja to mówiłem? Do jednej osoby pewnie udostępniasz. Po co ja to mówię? Darkness1219.99. Hejka, Darkness. Hejka. Witam cię. Cześć. Cześć. Chyba to muszę wyłączyć, naprawdę, ale musisz udostępniać naprawdę, a nie kopiujesz linka. Dobra,
to chyba trzeba serio wyłączyć. O, nie, bo ty oszukujesz. A jasne, chyba kopiuj w klej. Dobra, to co kochani, zaczynam. Patrz, już nie wyłączyłem to, bo ty spamiłaś za mocno. Chyba teraz będzie udostępnić. A, udostępnij się kobiety. Poczekajcie, bo chyba dźwięku nie ma tutaj. Nie wiem, dźwięku nie słyszę, albo mi się kurwa... 12, 19, 90, słuchawki rozjebał. Fajny awatask tywny. Zdaje się, że Grud ma tę fajne pod kontrolą. Lepiej, żeby tu nie wracała, no, aby dokończyć... Aha, bo mi się kurde... Ten... Słyszycie dźwięk, kochani? Magda, już nie udostępniaj, bo wyłączyłem. Siema, siema. Wyłączyłem. To pewnie zabójczyni. Co znowu zrobiłam? Lodówka była znowu otwarta. Właśnie, Gamora. A może to wynaturzenie? Właśnie, lodówka, no... Ta lodówka non stop jest udostępny ten. Pośpiesz się, Quill. Mam radio do naprawienia. Zobaczymy, co on tam naprawi. Darkness 12.19.99. Co tam u Sibi słychać? A, pomalutko, a u ciebie? Ci powiem, cały czas do przodu. Poczekajcie, strój. Nie, wizytówka? Ej, to można ulepszyć. Darkness 12.19.99. A u mnie też dobrze. Streamujesz na tym Twitchu? Team zielony, kurde. A tutaj team poziomki jest, kurde. Konkurencja jakaś była. Team zielony. Magda, powiedz coś ciekawego, co tam porobiałeś. Darkness 12.19.99. Teraz jakoś nie mam ochoty. Szybowiec. A ogólnie jak tu się biega, kochani? Buty. Co powiesz na nie? Poczekajcie, bo tam chyba tarcza, dodatkowy pancerz ma 50. Procent tutaj zwiększymy. O, mały cud. Dziękuję ci bardzo, no to kochani. Jest robota najwyższej próby. Ale my tam tapujemy, no, bo widzę, że tylko. To wszystko? Tylko tam Magda tapuje. O, biła poziomki. Widzisz, mówiłem, że dostajesz punkty za siedzenie. Nie musisz tapować. Chyba, że chcesz tapować, to tapuj. Jadwiga, a polepszyły się moje live'y, czy tak se? Zatapowanie też, ale jak bijesz 1000, dopiero 2 punkty dostajesz, tak ten. No, tutaj poczekaj, kuknę, ok? Darkness 12.19.99. Twoje like są lepsze. Kupa. Tak, wszystko gra. Dobra. Musimy chyba iść ten, nie? Da się tu jakoś biegać? Grosz za twoje myśli? Co to jest grosz? To pieniądz jak jednostki.
Zapłaciłbym, żeby wiedzieć, co myślisz. Musimy wydać pieniądze do opłacenia grzywny korpusu. Drax... Po prostu mów, co jest. Zdałem sobie sprawę, że nie wiem aż tyle, ile mi się minuta, wydawało. Minuta, koleżanko. Obydna Seknar w 9? Nie tego się spodziewałem. Bo Lady Hellbender nie jest olbrzymką? Zdecydowanie nie jest. Ale to tylko część powodu. W drodze do jej twierdzy zrozumiałem, że wiele założeń tego zespołu było błędnych. Serio? Podoba mu się, wow. Zabójczyni oraz gryzoń. Kochani, tapujemy, tapujemy, bo tylko Magda siedzi i tapuje. Nie bylibyśmy cali. Rej, siemanko, siemanko, mówiłem, siema, Bobrze. Nie są osobami, tylko mają złą przeszłość. Życie jest skomplikowane, Drax. Nic nie jest proste. Na Katat było. Ja, genau. Miałem rodzinę, uwielbiałem ją i miałem pewność w życiu. Reju. Nie posiadam. Na pewno ją. A co to za memy były u was na czacie? Ja grać nie potrafię. Ha, wspaniały akompaniament dla tej sytuacji. O, to byś miał spokój, nie? To pewnie pójdzie granie. Dobra, poczekajcie, co tu jest? O, siemka, siemka. Dobra, ko. Zobaczcie, jak pięknie na zewnątrz. Pełno gwiazd. O ty kurde, Magdusia! Gamora, znalazłaś? Czy to lalki? Tak, nie. Nieważne. Halas Hope jest w układzie Tayo. Współrzędne masz na konsoli. Ona lalki oglądała, widzieliście? Zaskoczyłeś mnie. Rad. Okej, Corel, przygotuj się na zaskoczenie. Jeśli liczysz na to, że znowu otworzę tę stronę, to zapomnij. Dobra, leć, skaczymy w przestrzeń. O kurwa. Magda, wytapowałaś te swoje, te dwa punkty. Czekajcie, bo kawkę piję. Twoja laska, widać, pamięta, co was teraz łączy. No bo to kurwa głośno mam to. Sprawdzam. Współrzędne się zgadzają. To na bank, Halas. Chodzi wszystko u was płynnie, kochani? Hejka, hejka! Co oni robią z moim statkiem? Wyluzuj, standardowa procedura. Ustawiłem 60 FPS-ów, żeby nie było. Quilla pytaj, on go ciągle rozwala. Dobra, spłaćmy to w końcu. Magdusia sobie siusia, jak to Ray powiedział. No, muszę zachować poziom. I na razie nie załatwiłem tej poziomicy. Jestem Groot. Dobre pytanie. Hej Gamoro, byłaś już na stacji Korpusu Nowa. O Rej, co ty tam toalety? Bobrze robisz? O ty chuju Bobrze, dziękuję za tapki. Nasza toaleta jest dość ciasna dla kogoś jego postury. Może się schylić. Poziomice. Głupoty gada, ma tam streamy lecą kurwa na YouTubie i się nagrywają. O, hej Kalenka. Rocket się opamięta, tylko postaraj się już Lama. Zabrać, okay? Dobra, pogadamy z Groot. Gotowi do zapłacenia grzywny? Jestem Groot.
Nawet Groot wie, że liczysz na kawałek jagodowego placka. Oficjalnie oznajmiam, że nie chcę tutaj być i że bycie tutaj jest pomyłką. Dobra, lecimy. Hejo, hejo, Magda. Jak to Lena mówi? Magda, to ci... słyszałem, że podobno przechodzisz na nową grę. No to powodzenia. To poważne La Pokémony. No przecież mówię. Bo Lena dzisiaj w nowy rodzaj Pokémonów grała. Gdzie są wszyscy? Większość stacji nowa jest zautomatyzowana. Wszystko synchronizuje wszechumysł. To niepokojące. Po wojnie nie mieli innego wyjścia. Zbyt wiele stołków, zbyt mało tyłków. W sumie tak jest chyba najwydajniej. Jasne, dopóki wszechumysł nie kichnie i nagle nie kichnie podtrzymywanie życia. M-Star. Nazwa Mila. To jest na... Przeniesiony na stanowisko L734PL. Przed odlotem okaż skasowany... Jaki bilet? Spokojnie, Rocket, to standardowa procedura. Ciągle to powtarzasz. To nie jest moja pierwsza grzywna od korpusu. Ani twoja. Pierwsza, którą płacę. Nie statek mi wzięli, kurwa. Możesz na peceta pograć w te Pokémony? Okej, okay. Nie powinno tu być tak pusto. Grała dzisiaj Lena. Są święta? Kosmiczne gliny nie mają świąt. Chyba to ta gierka Halo? Jest ten, na... Chcemy opłacić grzywnę! Szukamy centurionki Corel! Na Epiku nie wiem czy jest, są chyba zamknięte. Jest. Próbowaliśmy. Chyba jest na Epik. Zostajemy! Poszukamy ich, jeśli będzie trzeba. Lenia. Patrzcie, leniłaś się dzisiaj? Jest po drugiej stronie. Trzeba się tam dostać. Kuknij sobie, czy na Epiku jest, bo naprawdę tego nie Wiesz zobaczę. Co? Mam zhakować zabezpieczenia korpusu Nowa? Wiesz, jeśli uważasz, że nie dasz rady... Tani chwyt, Quill. Rozmawiamy o włamaniu się do placówki korpusu Nowa. To nie włamanie, jeśli nikogo nie ma. Właśnie wtedy ktoś by się próbował włamać. Tak, zamknięte. Dzięki za potwierdzenie. Spragniony olbrzymie? Ta maszyna wydaje się nie działać. Może po prostu zabrakło twojego smaku. Typo, żadnego kosmicznego gliny, gdy jest potrzebny. Wystarczyłby recepcjonista. Wystarczyłoby zostawić notkę i flarkować z tej skały. Tak, chyba można zagrać w te Pokémony na VR, bo to chyba działa ten, nie? Niedawno zacząłem, mam 17 minut dopiero, kochani. Jak ktoś wbił, dobra. Dobra, mamy tu szyb wentylacyjny. To może być wejście, Rocket. Dobra, Rocket, sprawdź, czy ten szyb prowadzi do pomieszczenia obok. Ostrożnie. Podoba mi się ten plan płacenia krzywdy, ale muszę przyznać, że zabawa ze sprzętem korpusu Nowa. O, idzie. Coś nie tak z ich układem zasilania. Zupełnie nie. Ej, pokazuje mi, że jak. Na twój wizor. Można tak było robić cały czas? Rzecz obwody i daj mi znać, które złącza trzeba przełączyć. Musimy wskazać, dokąd ma być przesłane zasilanie. Przekonamy się. Aha, dobra, brykajcie, bo przełącz, dobra, poszło. Ups, co? Wszystko gra. Przełącz, poszło. I tu przełącz. Ej, to jakby zadziałało? Dobra, udało się. Niewiele mi to mówi. Drzwi otwarte. Dlaczego nie powiedziałeś tak od razu? Jest podejrzanie cicho. Co one robią? Skanują się nawzajem. Nie wiem dlaczego. Całkiem im odflarkowało. Ale oni fajnie mówią, odflarkowało, tak? Odjebało, zamiast odjebało. Jestem Groot. Nie jest straszny. Wielki nawiedzony dom na Derwani był straszny. Jedno nie ma nic wspólnego z drugim. Zobaczymy jak to te Pokémony niedługo pogramy.
Palmony, to są palmony, nie? Zdaje się, że wszystko było w porządku, gdy pojawiła się Halas Hope. Może wszyscy są na pokładzie? Ja! Całą grupą całują twoją byłą w zadek. Powstałaby bardzo długa kolejka. Granie jest za głośno, kochani. Halo! O! Słyszycie to? Może tę placówkę zinfiltrował morderczy zabójca? Nie patrz na mnie. Nie patrzyłem. Znowu to słychać. Naprawdę chcemy zapłacić grzywnę i znowu być spłukani? Po zapłacie zostanie jeszcze trochę jednostek. Cicho, ktoś pukał, słyszeliście? Po prostu zignorujemy te wrzaski? W tej chwili nie powinniśmy angażować się w cudze problemy. To miejsce przywołuje wspomnienia. Ola, nie robię tu żadnych postępów. I co, fajne te Pokémony ogólnie, Patryk? Dworze. A ty nadal chcesz. Poczekajcie, bo ktoś tam pukał chyba. Pójdziemy otworzyć, zobaczymy, co tam było. Jest otwarty, możemy się tam wdrapać. Oczekujesz, że wdrapiemy się na to? Na pewno utrzyma naszą piątkę. Coś nie daje mi spokoju. Coś poza tym wszystkim? Jeśli stacja straciła połączenie ze wszechumysłem, Ciebie. Standard nie wysłałby kogoś, by to sprawdzić. Może wysłali dziewczynę Quilla. Nie, Halas Hope miała tutaj być, pamiętasz? No to nie. Gdzie się wszyscy włóciali do diabła? Ktoś jeszcze nie dotarł. No cześć. Nie jesteście znowu. Kimkolwiek jesteście, podejdźcie na chwilę. Ej, co to za typ? Kombinezonie. Wypuść mnie stąd. Nie potrzebuję nic tam. Za co siedzisz? Co? Za nic. Sprawa pomylonej tożsamości. Wzięli mnie za kogoś, kto ma ich gdzieś. No weźcie, nikt... Wypuszczamy go? ...chłodu w klapce. Te cele na pewno się otwierają. No zrobimy Auschwitz. Ej, co zrobiliście? Gdzie ja jadę? Co się dzieje? Auschwitz pokemonowo, jo? Kurwa, to jest porażka, bo źle uczy. A gdzie on pojechał w ogóle? Poważnie uważasz, że ten dom na Derwani nie był w pracy? Nie. Nawet odkupiliście? Udzieliłem odpowiedzi. Ja dałam się nabrać, a tu należy pomieszczenie kontroli. Ej, ja miałem go otworzyć? A chuj go wie. Ty! Hej! Stary! O, hej! Mam co znowu? Mam prawa! Ej, to chyba tutaj się otwiera go, tylko trzeba... Polska, jak tu ten? Dlaczego nie natknęliśmy się na nikogo z korpusa? Może mają jakieś zebranie. Wszyscy? On wróci tu? Nie, chyba. Proszę nie spadnij, proszę nie spadnij! Okej, bułka z masłem. O, straszno. O kurwa, tu coś będzie się działo. Banda dzieciaków, bałeś się, bałeś. Czy to są... Pancerze Centurionów! Tak, przymierz sobie jeden, Quill. Prawdziwy wojownik nie potrzebuje pancerza. Ty i tak byś się nie zmieścił. Zakładając pancerz, zakładasz pora... Poważnie? Mogę przymierzyć? Ha, jeśli chcesz się zmienić w mokrą plamę. Każdy ma blokadę genetyczną wszechumysłu. Czyli wszechumysł ma kod genetyczny wszystkich centurionów nowych? Tak. Podobno robale próbowały wykorzystać to przeciwko nim podczas wojny. Ale tego... Ten widok niemal warczył tej wycieczki. Oh.
sala ma surowy wystrój. Bycie centurionem jest zapewne wielki zaszczyt. To mało powiedziane. Każdy Nova Prime wybierany jest spośród centurionów. Mamy podobny zwyczaj na Akademii Straży Honoru. Dobra, oby wytrzymało. Jak myślicie, za ile poszłoby jedno z tych wdzianek na czarnym rynku? Dlaczego ten ma swój własny pokój? To chyba warsztat. Podobno anodyzują te pancerze jakimś inteligentnym zandariańskim metalem. Metale nie są inteligentne. Bardziej od ciebie. Metale nie są inteligentne. Co tym razem? Odrzutowe buty z konfetti? Nie, i tak nie mam tych. Nie mamy ulepszeń, kochani. Tyle zachodu i nie wyszło z tego nic ciekawego. Szkoda. A, to jest to samo. Tego nie czytam. Tu też pusto. Oni się teleportują, czy co? Halas Hope to okręt wojenny. Może przybyli tu z jakiegoś powodu. A może doszło tu do wybuchu epidemii wormirańskiej ospy? Doświadczam uczucia łagodnego świądu. Tak, a ja mam Spędzi go. Na tył. Kurde, znowu! Rób swoje czary, Rocket! Nie! Co? Powiedziałem nie! Kiedy zaczniesz myśleć trzeźwo, Quill? Jestem Groot. A później co? Poprowadzi nas na drugi koniec stacji, jeśli mu pozwolimy. Drax, mógłbyś wyważyć te drzwi? Nie bez punktu oparcia. Może powinieneś negocjować z Gryzoniem. Gamoro, pomóż mi z tym. No nie wiem, on ma rację, Peter. Okej, okay, jeszcze jedno pomieszczenie i jeśli nic nie znajdziemy, to się zbieramy. Stoi... Dobra, jeszcze jeden. Nie dwa, jeden. Ale to nie jest dużo, no, tak szczerze mówiąc. Czasami jest drożej ten. Za Game Pass. Tędy nie wrócimy. Czy Nova nie miał więcej statków? Podobno problemy kadrowe. Skąd wiesz? Ludzie gadają w miejscach z innymi ludźmi. Peterze Quillu. Znalazłem coś. Sektor pierwszy. Zgłoś się. Sektor pierwszy sprawdzony. 75% akceptacji. Tak jak nam obiecała. Miej wiarę. Idźcie kochani, do sektora tap, 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 tap. Możecie udostępniać jak chcecie. Wiarą. Rozmowy na falach. Dobrze, nie jesteśmy sami. Niech oddadzą mój statek. Mój statek. Czuję, że jest ale. Ale to brzmi jakby czegoś szukali. Za udostępnienia to pół punkta. Co nas to obchodzi? Powiedz im, niech się tutaj ruszą. Idźcie do sektora siódmego. Obietnica się ziści. Z wiarą. Sektor trzeci. Ale to już na stałe. Zdanie sektora trzeciego. Mieliśmy Hej tam. To włączone? Szukamy centurionki Corel. Kim jesteście? Strażnikami Galaktyki. Mieliśmy zapłacić Corel grzywnę. Witajcie, strażnicy Galaktyki. Z wielką radością was dzisiaj obsłużę. Gdzie jesteście? Jesteśmy w jakiejś stacji monitorującej. Dzięki, kurde, Lena znowu straszy. Tam. Przyjdziemy do was. I co powiedzieli? Przyjdą do nas. No, nareszcie, Flurwa! Gdzie centurionka Corel? Miej wiarę. Obecnie nie ma jej z nami. Kurde. Serio? Wy też widzicie poświatę wokół nich? Ja im nie ufam. Jeśli mamy... Dzięki, Groot. Muszę straszyć. Jest Groot. Chodźcie. Wszystko będzie jasne. Jak to nie ma centurionki Corel? Jej statek jest na zewnątrz.
Rozumiem waszą konsternację. Zaraz ukoimy wzburzone dusze. Zaraz będzie akcja. Chodźcie. Kurwa, poczekajcie, słuchawki mi tutaj szwankują. Zabierzemy was na Halas Hope i otrzymacie łaskę wiary. Trzeba wracać na statek. Tak. Jestem Groot. Tak chcecie pogrywać? To do dzieła. Halo, słuchaj. Kurde. Czekajcie, bo zaczęła się gra bez mnie. Straszycie mnie. Działamy tutaj w samoobronie. Mało ich to obchodzi. Dlaczego tak po prostu na zakończenie? Nigdy nie spotkała od gminy. Wielkie problemy, wielkie rozwiązania. Dzięki za rok. Dobra, popękali mi tam. To nie wpłynie dobrze na naszą grzywnę. Trochę miałem laga, bo musiałem po słuchawkę iść, nie? Musimy pójść tam, skąd przyszli oni, więc będzie więcej. Dziękuję za udostępnienie do 5 osób. Co to była za dziwna poświata? To magia. Wirus? Miejmy nadzieję, że to nie jest zakaźne. Rocket, znasz jakieś choroby, które powodują takie świecenie? Roztocze pęcherza powodują świecenie. Wiesz, tam na dole. Jestem Groot. Nie, tamten kolej zawsze był fioletowy. Taki się urodził. Znajdźmy Corel. Ona będzie wiedziała, co tu się dzieje. Jeśli nie spróbuje zabić nas, jak ci przed chwilą. Nie! Nie, Corel! Kurwa! Chyba jakiś pad. Niedobrze. Flak. Nowa zabija nowe. Kto wygrał? Kto twoja odpowiedź? O rany! Paskudnie! Nie będę tu stał i czekał na śmierć. Żadne z nas nie ma wielkiego wyboru! Larkowy oszołom! Miło było poznać! Idę! Ze wszystkim odbiło? Uratowałem cię! Krak w duecie! Następnym razem ostrzesz mnie! Kurwa, zabili mnie! Prosto do Ultan! Widzę, Quillu! Czym będziesz terroryzować, terrorystko? Rocket! Rób swoje! Wyrzeź ktoś do tego! On zacznie zjadnie, dlatego zacznie łatwo! Lurpa tajemnicę! Nie zasługują na mundury korpusu Nova! Mówi go,
Kamil Lęczkiewicz. Siema. Siema. Olbrzymie, na 12! Godzina jest nieistotna. Tam, zabij, już. A, to znaczy lepsza informacja. Zasuń kopacz! Nic z kolorem! Nie takiej konkluzji się spodziewałem. Poczułbym się lepiej, gdybym wiedział, co się dzieje. Ej, kurwa, tam... O, jak piękny sen! Nie zostawili nam wielkiego wyboru! Taką barierę przebijesz tylko ciosem krytycznym! Więzy, Grunt! Leci go. Tak się kończy strzelatki! Wstuć się w minę! Nachodziliśmy się jak komik! To teraz widzę, że trzeba pomóc? Mogę działać! Dajcie mi ser! Już z całej pary! Musimy zyskać na czasie! Aż by zrobiła Centurionko Corel! Dobra, lecimy, kochani. Kamil, co tam u ciebie, mistrzu? Co za banda frajerów! Ja i Grunt załatwimy to jednym palcem! Thanos sprawdzał mi w starciach czas, by były ciekawe. Nie mają szans z tymi ostrzami, Peterze Quillu. Ej, no dajcie spokój! Te zbiry nas nie siema, Maka! Siema, siema! Ponieważ jesteśmy lepsi... Maka, i to paka. Jest nasza chwila! Nasza chwila na co? By to dowieść! Kto jest ze mną? I co, lecimy, kochani. Grunt, trzymaj! Dawaj te swoje bomby! Nie spodziewaliście się, że traca, co? Poznają prawdziwego niszczyciela! Panki Drax! Patrzcie! Spróbuj teraz rzucić minę! Nie wykorzystuję swoich sił! Kurwa. Kamil Lęczkiewicz. Dzień jak codzień, nic nowego. Jedziemy tam ich. Ten wielki fundament. Dajcie się!
Bombę mu! Ale bombę dostał. Pęk jak popcorn, kochani. Zasłużyłem dziś na swój przydomek. Udało się, kochani. Mówiłem, że fajna gierka. Nie sądzę, byśmy dziś płacili karę. Naprawdę. Słuchajcie, Corel jest tutaj, musimy tylko... W pracy byłeś? No, czy wolno miałeś dzisiaj, Kamil? Banda flurniętych kosmoglin chciała nas rozpiżyć, a ty teraz idziesz na rewanż, bo twoja laska ma kłopoty? Kochani, to pamiętajcie, chodzi, to nie moja laska, żeby zostawić łapeczkę na YouTubie na przykład. Znajdźmy Corel i zakończmy... Magda, ty też byś mogła zostawić. Zakończmy już tę sprawę. Bo jakoś nikt z nas terrorystko nie wpisał się na latanie po galaktyce z glinofilskim człowiekiem. Jestem Groot. O kurwa, co się dzieje? Na serio, Corel? Idź do strażników, mówiła. Dobrze ci zrobi na psychikę. Dobra. Słuchać, Flurwa. Dobra. Groot, słuchać, ja kurwa. Wyciszamy z tej skały. Jeśli ktoś chciałby z nami, to proszę bardzo. A kto nie chce, to żuj z nim! Gryzoń ma lepszy plan. Siemka. Próbowałeś. Przeszukać sektor 7. Odnaleźć intruzów. Wiedziałem, że to zły pomysł. Zakręcona Klaudia. Siema. Kamil Lęczkiewicz. Robotę była, ale szybko Rochę, skończyłem. A, to spoko. I tak zrobimy. Popieram to. Znajdźmy Milano i... Intruzi wykryci w przedziale naprawczym. I nie dajmy się przy tym zabić. Twoje pierwsze mądre słowa w tym cyklu. Istnieje jakiś sposób namierzenia lokalizacji Hope? A po jakiego ciuma nam to wiedzieć? Na pokładzie mogą być ocaleni. Albo więcej tych, kimkolwiek oni są. Zamierzam utrzymywać jak największą odległość między nami, tym miejscem i tamtym flarkowym statkiem. Daj spokój, Rocket, nie możesz się... Kamil Lęczkiewicz. Akurat grałem w Terrarię. Więc może przestań mnie bardziej wkurzać, póki nie zwiejemy... Ej, a ty widziałeś te nowe Pokémony? Też chyba jest na... Te Pokémony są na Xboxie. Też możesz, Kamil, kuknąć. Podobno spoko gierka. Można swój obóz w pracy Pokémonów zrobić. Jej dar. Dobra. Te świry zrobiły coś z moim statkiem, to przez ciebie, Queen. Wątpię, żeby przejmowali się Milano. Jasne. Wiedzą, że tu jesteśmy. Nie zdziwię się. Na Game Pass są na Xboxie na Game Pass. Ludzi, włączniku, ty! Będzie się przetrzeć. Za to, że nie daliście nam zapłacić. Brawa, Mira! Wykuj konary, Groot! Zamknięte przestrzenie to nie dla mnie! Tylko ostrożnie z tymi bombami! Członkowie korpusu nowa są naszymi wrogami? Możesz ich o to zapytać!
mam tyle zabawek! Teraz moja kolej! Naprawdę! Z przyjemnością! Pozamiataj trochę! Trochę tu głośno! Kamil Lęczkiewicz. Nie mam gębasa, a nie sami się kupować, a i w Skyrim jest coś nowego, tryb przetrwania. Wkrótce stanie się bezludna. Dobra, udało się. Musiałem przetrwać wykład o obronie przed Namorą. Jakiego olbrzym? A tego? Nie sterczmy tu. Tego olbrzymy? Nie tak wyobrażałem sobie przebieg tego dnia. Hej, mówiłeś, że musimy wrócić na górę, tak? Jeszcze wyżej, ale to dobry start. Nie sądziłam, że znowu będę walczyła z korpusem. Oni już nie należą do korpusu Nowa. Ta, to się nie liczy. Ale kim albo czym oni są? I co jest z tym świeceniem? O, mamy jakiś kostium. Nie stykajmy w to nosa. Znaleźć najeźdźcę. Nie mogą uciec. Jakim cudem ten wszechwiedzący wszechumysł tego nie przewidział? To tylko komputer, a nie Bóg. Hej, możemy przejść tędy. Jestem Brut. Zmieścisz się, wciągnij brzuch. Może Corel zabrała swój statek na Zandar, aby donieść... Patrzcie! Oni się modlą? What the fuck, co to jest? Co my się do diabła wpakowaliśmy? Patrzcie na dużego gościa. Nie wygląda na nowe. To czarownik. Zauważcie magię płynącą do ołtarza. Magia nie istnieje. Dobra, nie? Zbierajmy się stąd, zanim te świry nas zauważą. Bijemy ich? Zupełnie jakbyśmy trafili na szurnięty kult. Mówiłem już, że to nie nasz problem. Będzie nasz, jeśli przejmą korpus Nowa. Brak korpusu. Kamil Lęczkiewicz. Wracam za pół godziny. Spoko, spoko. Magda, byś zostawiła lajka na YouTubie, a nie tam. Powinniśmy chyba kogoś powiadomić. Każdy filmik ten idziemy zwiększa zasięgi. Nie znam, po prostu zwiększam dystans. Czy zostawiasz tylko negatywne łapki? Miło widzieć, że dla odmiany mnie słuchasz. Nie da się zobaczyć słuchania. Nie zadzieraj ze mną, mięśniaku. Na razie masz u mnie niemal czystą kartę. Nie da się. Oni... Więc tak, uważasz? Ja zajmę się drzwiami. Ktoś musi nas stąd. Wow! Wytrzebić niewiernych! Zatkany ciąg! Lądzę się na nas dłużę! Boli! Tutaj! Nie zdradzaj im tego! Zauważyj, że ich spiegły potrzeba przestrzeni głód! Oddam teraz głowę! Nie spindują własne! Kamuro na plasterki! Dośmierć na wysokościach? Ciekawe, jak mi się spotkło! Uważaj, Queen! Krok do dzieła! Będzie problem z tymi minami! O kurwa, tu jest znowu ten typ. Uwaga na materiały wybuchowe wielkiego! Jak widacza kominy! Mam dość! Nawet nie ma! Załatwię go! Polegniecie! Mam za sobą! Nie daj... Przecież kurwa się dzieje. ...na ile tylko mogę! Działaj, grać! Uwaga im w kurs! Dzień na tego dużego zmieni! Mając nasze szczęście, pewnie
Siemka, siemka! Raczej nie przejmują się sprawiedliwością! Wyspa śmierć! Lecimy z ziomem! Dostał. Siema, Nikax. Zamierzasz wątpić we mnie na każdym kroku? Ja nie! Dobra, idziemy. Nie wątpiłem w ciebie, ja tylko... Jak długo będę musiała wysłuchiwać waszych kłótni? Nie kłócimy się, tylko... Te drzwi zostały zabarykadowane. Ktoś przynajmniej próbował stawiać opór. Bardzo mu to pomogło. Tego nie wiemy. Na stacji wciąż mogą być inne osoby. A może to byli ocaleni, którzy uciekli na Halas Hall. Byliśmy w tej samej windzie? Oni ledwo wyjęli broń, a już zostali załatwieni przez tych świecących. Czy to... Udawajmy, że tego nie widzieliśmy. No chodźmy już do Flarka. Wszyscy zobaczą. Wszyscy coś uwierzą. Takiego dzieje się też na innych stacjach Nowy? Tak się kończy podłączenie do międzysystemowej sieci. Dobra, hangarze, nadchodzimy. Flark, jaki mieliśmy numer parkingowy? Anulka, siema. R73-4PL. Mówisz poważnie? Zawsze. Jesteś moją nową ulubioną osobą, mięśniaku. Jestem Glut. Nie poważnie. Jestem Glut. Tutaj jesteś. Chodź do tatusia. 4PL, gotowe. Dobra. Przedział pusty, wysuwam trapy i... Flark! Co jest? Klamry nie puszczają! Te świry musiały włączyć blokadę! Możesz ją obejść? Siema, Maja, siema. Dziękuję za... Dziękuję za obserwację. Zagrzeje silniki, ale musicie siema. Zwolnić te klamry ręcznie! Dobra, zwolnić klamry i nie zginąć! Dobra. Wszyscy wierni do centralnego hangaru. Nikt nie ucieknie. Teraz sprawmy się z tą kołatą. Skupcie na klamrach, o kurde. My ich od ciebie odciągniemy. Jadna podła! Strażników, wiesz? Nie padłby tak łatwo! Zranisz ich szurnięte uczucia! Dobra, lecimy z ziomami! Strażników Galaktyki gramy. Dlaczego nas wezwałeś? Akurat mi idzie tam świetnie. Mnie także zabójczyni. Może nie chcę, żebyś mi przeszkadzała. Fajna gierka akcji. Może chcę, żebyś zrobił sobie przerwę. Ciągle coś się dzieje, wiesz? I sobie fajnie dogryzają. Okej, słuchajcie. Musimy okazać trochę samozaparcia. Zapieram się jak mogę. Nie. Chodzi mi o to, że jesteśmy silniejsi i szybsi od tych spirów, więc nie musimy się ich bać. Kto jest ze mną? Czuję się dziwnie. To co, kochani, lecimy! Teraz ci pokażę! Rychło w czas! Hej, Rogue! Możesz nam puścić jakąś muzyczkę na Milano? Nie jestem w moich idejach! Uważajcie na blastery! Opory zbiernie lakie! Ale kurde! Teraz pan. Aha, dobra, musimy... Dobra, jestem podpięty do systemu Milano! Gdzie moja burza? Mam swoją czwoną i ręce muzykę! Kolejny przeciwnicy! Kurwa, bym spadł. Gamoro! Używam sobie! Teraz
Zrani się krzywnięte uczucia! To teraz widzę, że... Jeszcze są... Mów modlitwę! Siema, dziku. Gdzie te klamry są? Gdzieś tutaj, nie? Ja już widzę mnóstwo zamkniętych klamer. Ryzon jest spokojny. Myślicie, że ci goście te śluby nam zrobi? Raczej nie jest gorące, że wasze poteli kleją. Dobra. Mam go! Siema, siema, mistrzu. Ostrożnie! Chcesz sam spróbować? Ja! To co, uciekam? Nie mam, nie idzie mi, wiesz? Dopiero tak, wiesz, bym musiał cały czas grać, wiesz? Ruchy! Tak średnio mi idzie, za dużo ten kombinuje. Tak, sayonara robimy, kochani, sayonara. Siemanko, siemanko wszystkim. No, mega gierka. Kamera za mną mnie ten nie nadęża. No, ale to wszystkie części trzeba obejrzeć, jak film fajny. Wszystko przy kazatiańskim. Dobra myśl, ale... I fajnie sobie dogryzają, nie? Chyba trzeba zgłosić to, co widzieliśmy, nie? Witam, witam, witam. Ech. Masakra, co za nick. Bo nie mamy innych problemów. GG, dzięki, dzięki. Rokę! Jestem glut. On co? Dziwna tury nie wie, co to szczęście. Ten focha złapał, nie? Rocket ma trochę racji. Łączność padła. Witam, witam. Ciągle tyka, a korek Agatos. Wszędzie. Źle to wygląda. Niestety jesteśmy między młotami. Chyba młotem, a kowadłem. To właśnie mówiłem. Dobrze, Magda, ile masz poziomek? Czyli... Teraz będziesz siedzieć, tak? Poziomki za minuty się zbiera na live. Też bardzo dobre miejsce na libertyńskiej libacji. Żeby zdać sprawozdanie. Słuchajcie, znamy się z Kosmo od lat. To szef ochrony, dzięki niemu o skalę dowie się... No widzę, że masz dziwną nazwę. A namierzacz i grzywna? Rocket zna gościa w Nowhere. Złapiemy dwie sroki za ogon. Okej, prowadzę współrzędne. Może pomów z Rocketem. Farming też fajna gierka, nie? Tylko ostatnio próbowałem shadery przesłać ten, żeby było widać na live'ie. Ale coś mi się wydaje, że będzie słabo. Będzie trzeba kartę przechwytującą. Co oznacza złapać dwie sroki za ogon? To oznacza rozwiązać dwa problemy naraz. Przepraszam, Drax. Myślałem, że zapłacenie grzywny wszystko naprawi, ale sytuacja tylko się skomplikowała. Nie przepraszaj, Peterze Quillu. Nasza potyczka z korpusem Nowa dała mi jasny cel. Musimy sprawdzić i zwalczyć. Niech se ma taką nazwę. Drax. Nie będziemy walczyć plastik. Z tym, jeśli da się tego uniknąć. Magda, to plastik? Niech się tym zajmie Kosmo. Ci żołnierze nie zachowywali niech się. Niech se ma taką nazwę, to ci... Każdy... I ci kapłani w szatach. To było bardzo niepokojące. Tylko ogólnie mi tą nazwę co chwilę czyta, nie? To tak głupio mi ten. Muszę oczyścić umysł. Ta książka nie pomaga. Jeśli szukasz czegoś, to skończyłam właśnie wszechumysłową analizę nieefektywnych planetarnych taktyk bojowych z okresu galaktycznej wojny. Co w tym pomogłoby mi oczyścić umysł? Nic. To bardzo irytująca lektura. Gdzie te współrzędne? O kurde, co to się stanęło? Mam.
Zabójczyni! Uspokój się, idę tylko do łazienki. Nie jestem pobudzony. Spojrzałeś na mnie, jakbyś chciał mnie zaćgać. Przepraszam, mówiono mi już, że mam gniewną minę, gdy myślę. Powiedział ci to Rocket? Nie, Chowa, moja zmarła żona. O, wybacz. Komplementowała moje kontemplacyjne grymasy. Dobra, widzę, że... Witające. Dobra, lepiej już pójdę. No, na pewno. Wiesz co? Bo mam tło ten animowane i mi się wydaje, że trzeba usunąć te tło. Zmienimy tło po prostu. Co tu ustawić? Ile ona maska ustawić? Nie, zobaczymy to. Dzień dobry, Lunka. Czemu Lunka? Paskudnie to widać, nie? Nie pasuje tło, ale egal. Dobra. Teraz już mnie nie będą mogli zgłosić. Dobra, poczekajcie. Dobra. Kochani, tapujemy, nie poddajemy się. Power, nadchodzimy. Live został zgłoszony jako ten nagrany wcześniej, tak? Nie mogę po prostu tła robić animowanego. Jak zrobiłem tło animowane, to... To co, lecimy, kochani? Stacja na skraju wszechświata. Czaszka potwora, tak? Kasę dostaniesz wszystko. A kluski jakie mają tam dobre. Ciekawe, kto to odkrył i czy krzyknął. Patrzcie, to odcięta głowa Celestianina. Zróbmy dziury i zamieszkajmy. Wydobywali tkankę mózgową. Jest rzadka i bardzo cenna. Targ był tu później. No i kluski. Nowhere. Czy na pewno ten Kosmo jest godny zaufania? No pewnie, jest szefem ochrony. W nowhere. I w związku z tym pewnie ciągle ma kontakt z korpusem. Siemanko! Wierz mi, będzie ciekaw na wieść o skalę. Hejka, hejka! Co oni tam robią? Przypuszczam, że knują. Knury! To nie zobaczenie, Magda tu knur, bo knuje co chwilę. Terrorystka. Czy Rocket i Groot, czy oni naprawdę odeszli? Dobrze. Na to wygląda. Wiemy, gdzie się podziewają. A ty rozmawiałeś z Rocketem po tym, jak wybiegł z rekreacyjnego? Stwierdziłem, że nie jest w nastroju. Bądź grzeczna, gdy nas nie będzie, okej? Może po powrocie poproszę Groota, żeby cię wykąpał. Dobra, nieważne, pogadamy z Kosmo, a później pójdziemy trochę się zabawić. Tam to jest trudna gra, wiesz? Tak mi się wydaje.
Kosmo w ogóle nam uwierzy? Mówiłem już, że się z nim znam. Poza tym, pewnie już o tym wszystkim słyszał. My tylko potwierdzimy pogłoski. Ale wibrator mi tutaj wibruje. Odpada. Nie mogę się doczekać. Gdzie bym poszła, gdybym była rokietą? Nie jest. On jest znacznie niższy i ma futro. Wydam tylko dowiedzieć. Skoro tak, to wiodłabyś zupełnie inne życie i twoja lokalizacja nie miałaby żadnego znaczenia. Dzięki, Drax. Nie ma za co. Co z Rocketem i Grootem? A co ma być? Oni odeszli, co mam niby zrobić? Pobiec za nimi i błagać, żeby do nas wrócili? Siemka, Weronika. Hejka, hejka. Przeprosiny nie muszą być szczere. Przeprosić? Jego? Mowy nie ma. To on powinien przeprosić mnie. Hejka, hejka, dzięki za tapki. A on postanowił uciec, gdy tylko... Gdy sytuacja nie... Poszukajmy Kosmo. Poczekajcie. Rocket nie wróci, to musimy opracować. Czekajcie, spróbuję po prostu... Jeszcze raz ten... filtry włączyć, to może coś pomoże. Moglibyśmy opłacić grzywę. Wyłączę, włączę i spróbuj teraz napisać cokolwiek. A co jeśli okaże się, że tam też doszło do buntu? Na rynku musi być jakiś szemrany spec, który zgodzi się nam pomóc. Możliwe. Kochani, jaką macie jakość? W miarę dobrą? Może dałoby się zapłacić grzywnę przez niego. Gdzie oni są? Zalokowali 43. Widziałem, jak lądujesz. Dawno już nie było tu klasy M. Chyba od czasu zapuszkowania jądu. Kamil Lęczkiewicz. Znałem. Wróciłem. Dawno temu. O, siemka, siemka, Kamil. Podobno zdradził go członek jego własnej ekipy. A to życie każdego w końcu ciągnie w dół. Myślę, że chętnie zaczekacie, aż się pojawi. Chętnie zaczekam, tu aż się pojawi. Miałaś już do czynienia z tym kosmomorderczyni? Znowu wróciliśmy do tej nazwy, tak? To stwierdzenie faktu. Jesteś zawodową zabójczynią. A ty jesteś skazanym seryjnym zabójcą. Twoje ręce też nie są czyste. Umyłem je przed opuszczeniem statku. Dobra. Odbierzmy bagaż i zabezpieczmy. A co ty chcesz napisać? Ilon, spróbuj na YouTubie. I możesz tam na YouTubie łapkę zostawić, by się przydała. Jak znajdziemy tego kosmo? Idziemy do jego wieży po drugiej stronie rynku. No stamtąd ma na wszystko oko. Ale laptop się trochę grzeje, nie? Tego streamowania. Hej, muszę porozmawiać z Kosmo. Jest w swojej wieży? Raczej tak. Znasz drogę? Idź prosto przez rynek. Nie da się przegapić tej wieży. Mogę w czymś jeszcze pomóc? Nie. Poradzimy sobie. Miłego pomysłu. Dziękuję. To lecimy. Dobrze będzie znowu zobaczyć Kosmo. Trochę się zagubiłem. Ej, zlagowało mi grę, kurde. Skąd właściwie go znasz? Też był więźniem Chitauri? Nie, poznaliśmy się tutaj, gdy należałem do łowców. Niegodziwych zabójców i złodziei. Podczas wojny łowcom zdarzało się czynić dobro. Nawet najgorszy kundel zachowuje się, gdy ma z tego korzyść. Kto to mówi? Ile osób zabiłeś podczas swojej krucjaty przeciw Thanosowi? Pozwoliłem, by zawładnęła mną furia. Zostałem zrehabilitowany. Nie chciałam... Drax, ja... Czekajcie, aktywność... Ach, ci szarlatani są nieustępliwi, nie słyszę własnych myśli. Zdaje się, że właśnie na to liczą. Dlaczego ten kosmo pozwala na handel tymi kłamstwami? Plac Wieszczów to część tradycji. Był tutaj, odkąd przeniesiono tu działalność wydobywczą. Powiadają, że kto zna przyszłość, ten zna szaleństwo. Kiedyś przepowiedziano mi przyszłość na jarmarku.
Moje życie ma być jak roller coaster. I wróżba się spełniła. Dawid musiał. Ale wtedy chciałem tylko. Chodziło mi, że ta gra jest dla inteligentnych osób, którzy łatwo rozwiązują zagadki, bo tam jest tyle podpowiedzi, co kot napłakał. Grałem u kolega, to świetna gra, ale trzeba trochę pomyśleć, żeby zrobić. Dawid musiał. Misje. Podczas wojny miejsca tego typu były wszędzie. Jedni szukali odpowiedzi, a inni robili co mogli, aby zarobić kilka jednostek. Zarabiają na oszustwie. Twoja rodzina jest głodna, robisz co musisz. I znowu ten, dobra, poczekajcie, ja tutaj na TikToku przerwę live'a, bo widzę, że... Bo kurwa mnie tu TikTok cały czas ten zgłasza jakieś kurwa nagrania niby zrobię. Co za popierdolony TikTok. Uważajcie na swoje rzeczy. Chwilę mają letnie rączki, jeśli wiecie, co mam na myśli. Byli tam ludzie, którzy twierdzili, że potrafią zobaczyć przyszłość. Jasne. Natrafiłam na nich na kilkunastu planetach. Marta, ty pisałaś coś tam? To i chodzenie na dwóch nogach. Myślałem, że obcy będą bardziej... obcy. Czekajcie, to gifty ten wyłączone, tu są wyłączone, wszystko jest tło zablokowane. Co tu napisać, kurwa, zgłoś? Kurde, dobra, nie będę pisał teraz zgłoszenia, kochani. Przerwiemy live'a, jeszcze raz odpalę się. I nie wiem, TikTok nie był ten. No nie da się właśnie. Ciągle odwołania pisze, a to i tak chuja daje. Ale w ogóle teraz nie jest live udostępniany, wiesz? Jest zablokowany ten konto, tak jakby nie udostępniało innym, wiesz? Najlepiej wyłączyć, włączyć i grać dalej, wiesz? Szalony tytan zapłaci. Dzięki, dzięki, kochani. Zrestartujemy live'a. O, kto to jest? Mantis, co to? Wciąż masz skłonności samobójcze. Co? Nie. A, i obawiałaś się pracy w zespole. Cześć. Sunlord, tak? Albo Rockstar? Nie, Starlord. A, jasne, zapomniałam, którą wersję ciebie znam. Załatwiłeś sprawę? Do jakiej sprawy ona nawiązuje? Nie mam pojęcia. Cześć, nie wiem, czy się znamy. Ja... O, nie... Nie. To nie... Och, biedactwo. Nie, on kłamie! Znaczy... Flark. Tam skąd są Kodati. Nadzieja na dom martwa spokój znajdzie. Pamiętaj. Ankieta działa? Mantis, okej? Okay? O, hej, Gamora! Wyglądasz już mniej depresyjnie. Dzięki.
Spokojnie. Ilu, nie masz na racji na razie, bo mnie zablokował. Niebieska Madonno! Flark. No, siemanko! Nie powinnaś tutaj wchodzić. Dobra, kochani, zrobimy restart na TikToku i jeszcze raz odpalę się, okej? Okay? Nie, tak. Trzymajcie kciuki. Tu właśnie mam być. Albo miałam to być? Być może tak. Hej, a wy tutaj po co? Nie możesz opuszczać sanktuarium. To niebezpieczne. Za 3 sekundy tutaj wracamy. Kosmos roi się od zdarzeń. A kiedy on nie roi się od zdarzeń? O, okej. Okay. Jeśli masz dalej robić te miny. Fajnie cię było znów widzieć, Gamora. Stargościu. Zielony. To cześć. Więc, Gamoro, ciebie i Mantis coś łączy? Znamy się. Okej. Okay. Unikasz tematu, kobieto. Chwila, kobieto? Tak miło mnie dotąd jeszcze nie nazwałeś. O. Obiecałem Peterowi Quillowi, że się postara. Wiesz, jesteś zupełnie jak otwarta księga. Twardej czy miękkiej oprawie? Po prostu Mantis wspomniała kilka rzeczy. Mantis mówi wiele rzeczy, które nie zawsze mają sens. Do czasu. Ta kobieta owa była dziwna. Rozumiem twoją niechęć do rozmowy o niej. Mantis jest dziwna, ale ma dobre intencje. Tak mi się wydaje. Kim byli ci z kobietą owadem? To kapłani Pamy. Słyszałem o ich tchórzostwie. To bardziej pacyfiści niż tchórze, ale rozumiem, skąd u ciebie ta pomyłka. Nie przejmuj się, Drax. Mantis włazi każdemu do głowy. Chodź, napijemy się czegoś. Nie chcę pić. Tak jak ja. Więc skupmy się na misji, a nie na obopólnym braku pragnienia. Co powiedziała ci Mantis? Nic, co byłoby ważne. Twoja twarz mówi coś innego. Myślisz, że Mantis ma stoisko na placu wieszczów? O kurde, dobra. To raczej ktoś o szerszej perspektywie. O, siemano, siemano. Ogólnie to tutaj kilka jest zakończeń, nie? Można w różny sposób zakończyć grę. A ja to i tak na spontanie jadę, wiecie? Dziękuję, witam. Co? Aż dziw, że ten czelek jeszcze się w sobie nie zapadł. Czasem mam wrażenie, że dziękuję za polubionka, Witam, kochani. Siemka, ale was przybyło. Do dziś nie udało mi się doczyścić. Butu. Ale... Teraz to mi komputer zbalaguje. Teraz mi komputer wybuchnie zaraz. Muszę odejść. Coś nie tak? Nie twoja sprawa, Peterze Quillu. Nie czekajcie. Co to ciebie miało być? Drax! Wszyscy uciekają, kur... Sam uważaj! Głupi czerwońcu! Widziałaś to? Tam zostałem. Więc pójdę do kosmosa. Thank you.
Daj, dam radę. Ile wygrałeś? Ile wygrałeś? Witaj, kapitanie! Masz dość przeciętności, zaufasz szczęściu, a może umiejętnościom. Nic prostszego, znajdź kulkę i wygraj! A czy to nie jest jedna z tych gier, w których nie da się wygrać? Nie, bo to jest fame. To nie oglądają tego badziewie. W sytuacji, gdzie bolszewik posprzątał ulicę, żadnych wyłudzeń. Jak puścili Patole, to ten, to każdy oglądał te fame MMA. To jest żenada, te fame MMA. I co ty na to, kapitanie? Dobra, wchodzę, ale nie próbuj kombinować. Nigdy w życiu, kapitanie, w życiu! U mnie gra się uczciwie, widzisz? Dobra. Kulka jest w tym kubku. A teraz, kapitanie, nie spuszczaj jej z oka. Okej, okej, kubki rozstawione, wy... Po środku. A niech mnie trafiłeś, kapitanie! Zwycięzca zgarnia dla siebie wszystko! Gratulacje! Masz parę bystrych patrzałek! Oto twoja wygrana! No i moja gra jest prosta oraz uczciwa! Każdy szczęściu dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może! Masz rację! Oni jak w tym! Kapitanie, zagrasz jeszcze raz? Może podniesiemy też stawkę! Nie dziękuję. Nie mam jakoś teraz szczęścia. Moi przyjaciele, oni... Przykro mi to słyszeć, kapitanie. Nie pomogę, ale mogę zaoferować chwilę wytchnienia. To jest jakiś mózg. Kurwa mać, który tu tam tapuje tak szybko? Przestraszyłem się, masakra. Ty tam, kapitanie! Nie, dzięki. Staram się... Zatrudniamy na platformach wiertniczych, jeśli szukasz pracy. Masakra. Się zlękłem. Kochani, ale nie tapujemy żadnych botów, bo później TikTok jest wyciszany. Kochani, możecie udostępniać live'a. Co to jest? Też jakaś gierka. Zainteresowany rozwani na notarię? Główna wygrana to zawrotne 5 milionów jednostek. Wiedziałeś 5? O, dziękuję za udostępnienia. Thank you very much. Spłacić olbrzymi dług. Spłacić Corel, naprawić Milano, podpalić ekipie bonus. Czy jesteś więc gotowy, aby zagrać o nagrodę życia? Dzięki, dzięki, Elon. Thank you very much. Siema, Uzurama! Po każdej weryfikacyjnej opłacie wygrana będzie przesłana na twoje konto. Dzięki, dzięki za udostępnienie. Elon, uspokój się, bo ci Tesla zaraz się spali tam. Kup bilet, nie. Nie chcę wygrać i nie stawić się na czas po nagrodę. Pasuje. Innym razem, bo ja nie wiem, o co chodzi w tej grze. Ten klub musi być niezły. Zobacz, jaka długa kolejka. Możesz wbijać. Kochani, możecie pisać ogólnie. Dzięki. Ten, co tutaj robi? Poczekajcie, spróbuję. Komputer mi niedługo wybuchnie, nie udostępniajcie, bo mi wybuchnie komputer. Elon, uspokój się. Kurde, tu następny tapuje, nie? Uzurama, co tam u ciebie? O ile jesteś, czy przeszedłeś? Szukam zgubionego biletu. Pewnie nie masz. Jest, ogląda. Myślałem, że już uciekł. Nieźle, ale nie dam się nabrać. Nie tym razem. Tu same gry są. Nie gramy tutaj, bo naprawdę... Poważnie!
Elon, do kogo ty tak udostępniasz? Nie rób tak, bo stwierdzą, że bot jest. Nie rób tak za dużo, bo stwierdzą, że bot i znowu mi live'a wyciszą. Rej cię zabije. Tu chyba, nie? Trzeba wejść. Mnóstwo się chęci duchu. Coś sprawia, że wracają. Mam wrażenie, że mam coś w gardle. Czy chciałbyś je czymś przepłukać? Wiesz, pijemy drinka, koń. Napiję. Co tu masz? Wszystko, czego chcesz. Nalej mi jednego. To co słychać? Jakieś nowe plotki? Nie słyszałeś o Seknarfie 9? Ktoś włamał się do fortecy królowej bestii i wyczyścił jej skarbiec. No co ty? Podobno wyznaczyła bardzo dużą nagrodę za złapanie sprawców. Może lecieć. Elon. No cześć, Maglo. Jeszcze jednego drinka wypijem. Mają drogę te. Ale co prawie? Nie udostępniaj, bo naprawdę zblokujesz. Pewnie, kurde, zaraz mi live'a zablokują przez ciebie. Twój spam. Hej! Zapłaciłem ci za zlecenie, które olewasz. Chyba coś ci się myli. W życiu cię nie widziałem. I wtedy powiedział. Zdradzić ci sekret? Jestem tylko iluzją. Widmo. Tak na... Co tam? Dzięki za obserwację, trolu. Czekajcie, tu chyba jest. Co to za grzbietowata rzecz? Bo cię zablokowałem na chwilę, żebyś się ogarnął z tym udostępnianiem. Dzięki za taki. Gdzie tu iść? Tutaj, ale... Chyba tutaj, serio. Co miałeś tyle... Hej! Dzieciaki go ukradły, kurwa mać. Ten dzień robi się ciumlasty. O, jednoręki bandyta.
Chyba wygląda, jakby był gotowy do wypłaty. Ale nie jedna osoba. Okej. Okay, dobra, próbujemy. Bez cytryn, bez cytryn. Tak! Sam fiolet! Właśnie rozbiłem bank! No, czemu nie wypłacasz? Krytyczny błąd? Prosimy o kontakt... O, szmak! Ktoś tu sobie flarki stroi! O, wciąż zepsute. Co za szmelc. Ilon! Co to za grzbietowa taka? Kapitan, gotowy wyspróbować. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Nine. Dobra, zagramy. I przyszykuj wypłatę. O, jaka pewność siebie! Wspaniale! Nie spuszczaj oczu z kubka z kulką! Zaczynamy, kapitanie! Kulka jest po środku. Kurwa! O nie! Jaki pech, kapitanie! Najwyraźniej przegrałeś! Byłem pewny, że ta kulka tam jest! Oczy płatają figle, czasem mózg nie nadąża. Coś mi mówi, że to nie moje oczy płatają figle. Nie rzucaj mięchem, kapitanie. Dzięki za kasę. Na koniec życzę miłego dnia. Hej, czekaj! Wracaj tu! Tutaj kurwa urzynają co chwilę. Co to za git ankieta? A, taka może być. Czy Elon dzisiaj chlał? To jest za zapach. Oby Kosmo był teraz w biurze. Most zamknięty. Odejdź stąd. Nie wygląda na zamknięty. Widzisz mundur? Oznacza ochronę Nowhere. Super oficjalną. Odejdź stąd. Aleja, aleja. Ja się muszę zobaczyć z Kosmo. Ale nie ma go teraz w wieży. Znajduje się tam, Star-Lordzie. W alei. Chwila. Skąd wiesz, kim jestem? Idź, lub trafisz do więzienia Kosmo. Wybieraj. Kosmo? Jesteś tu? Kosmo! Tak, wcale nie dziwne. Kosmo na pewno jest gdzieś w tym labiryncie gnijącej tkanki mózgowej. Okej, muszę znaleźć Kosmo i wtedy zajmę się ekipą, jeśli ich znajdę. Peter, tam coś się czai, ale nie powiem ci, co to jest. Myślę, że dystansując się, jestem tajemnicza.
tam? Siemka, siemka. Zwłaszcza ze śmierdzącego mózgu. Kochani, możecie udostępniać. Głęboki wdech. Głęboki wdech. Tylko niech ten Elon już nie udostępnie. Jestem brud. Nie bądź dla niego taki miły. Fuck, powrót, tech. Ciapu. Fuck. Ciapu ci. Pasejka na zawał serca. Co to jest, kur... Jakub! Magda, komu udostępniasz? Osmo! Osmo! Nie ma Jakuba. Co to będzie się działo? Ja coś zjebałem pewnie w fabule. A, dostanę w pierdol teraz. Oj, niedobrze. A kogoż my tutaj mamy? Uważaj, Star-Lordzie. Ciekawe, co ten dziumlasty ziemianin tutaj robi, Rosso. Myślę, że się kitra, Garek. Ano. Ziemianin zawsze nie wiem, się czy kitra. Mu przeszedł, czy nie bo przeszedł. Wszyscy wiedzą, że ziemiany to chuchra. Ale za to są smaczne. To już Magda, co ty też powinnaś udostępnić jeszcze do 50 osób. Hej, cześć. Nie wiecie może, gdzie jest biuro Kosmo? Mówisz? Intuicja mi podpowiada, że szukacie kogoś stare o ziemskiej prowiniencji. Kumam to, kumam. Ziemianie są identyczni. Nie to co wy, bo z was każdy jest wyjątkowy. Ach, do rzeczy, ziemianie. Rzecz w tym, że mogę wam pomóc znaleźć tego, którego szukacie. Wszystkie ziemiany takie samo. Tylko, że ten ziemian ma napis z tyłu. Jak w co? Kocham Nowhere. Może tam pisze Star-Lord. Jest napis. Bracia krwi. Wynajem stary do nas do załatwienia ziemianina w kurtce z napisami. Wiele osób nosi kurtki. Tak, ale to ciebie chcę lepiej, więc pośpiesz się. Czekaj. Lady Heart, tego żywego, czy martwego? Lady Heart? Zapłacę wam dwa razy więcej niż Lady Hellbender. O nie! Lady Heart się nie gatuje! Po troje! Po troje nagrodę! Czeli się portkami, Rosso! Brać ziemia! Nie możemy porozmawiać? Na tym właśnie zarabiamy! Może ktoś skoczyć po naboje? Właśnie oni życie je tracą, widzę. Rej, co, przetrzymać tylko ich, czy co? O, dobra. W samą porę. Serce mi wali. Hej, mamy równe szanse, też to widzi. No to... Wcale, że nie. Bo my są niezwyciężeni. No to niezła. Lipa, jesteśmy wszyscy profesjonalistami. Może wypracujemy jakieś... O, Gamora przyszła. Peter, rozstrzelaj! Koniecznie trzeba ich rozdzielać! Pi. Rozdziel ich przed strzelaniem, Peter! Uważaj, Peter! Ten pancerz się zjawia, jak tylko są bliżej! Mamy coś do pokrojenia! Dosyć tego! O, jak dobrze cię widzę!
nie odeszli, bo by do tego nie doszło! Okej! Teraz to macie przegrabane! Załatwimy nie jedną, a dwie! Obserwowali was od lądowania na dole! Nie wywidzieli się! O, przyszedł mój gość. Pani, tap. Ja wiem, ale wiesz co? Ja atakowałem tylko jednego, widziałeś, nie? Tęskniliście? Drugaj, Gamoro! Pokażemy tym czwokom, co potrafią z gaznicy! Zaraz zniszczę ich obu! Atakuję! Uwaga, idą! Ten pancerz się zjawia, jak tylko są bliżej! Ja wiem, koleżanko, wiem! Zespół znowu prawie w komplecie! Tyle jest w końcu tych chłopów! Uwaga na ich ataki! Użyjcie ich siłę przeciwko nim! Więc też powinniśmy! Oczy dookoła głowy! Sodor! Peter! Co to jest, kurwa? Poczekajcie, kolejna ankieta. Czy TikTok mnie zablokuje? Jeszcze raz lecimy z ankietą. Czy TikTok mnie zablokuje? To on mi pomaga teraz? Polska, ty mi mówisz fabułę, ty oszukisto. Kosmos, lecimy w kosmos, kochani, tapiemy, czy nie tapiemy tam? Widzę, że nikt nie tapie. Ja, okej. Okay. Team zielony, kurde. Z team zielonych przyszedł jakiś. Dziękuję, Weronika. Ej, i coś się zlagowało? Aha, dobra, mam iść po broń. Ja myślałem, że to się zlagowało, przepraszam was. Dzięki za tapki! Elon chociaż... No weź, będzie kozak. Zombie atakują ziemię, a przechodził, o. Zależy od dzieciaków. Oczywiście to zapamiętałeś, ale jak proszę spakuj kanapki, to tylko się gapisz. Będę ostrożny. I retrospekcja, wiecie co to jest retrospekcja? Wiecie, co to jest retrospekcja, kochani? O dwóch dychach? Nie przeginaj. Powiedzmy, że to spóźniony prezent od taty. Jest na moim łóżku. Przynieś go, a ja ogarnę kuchnię. Iron, to co to jest retrospekcja? Magda, thank you. Tak. Yes. I co, ja mam tu iść? Nie tak, yes. No. Bo się leniła. Jakby było więcej osób, to by się przydał dodatkowy mod, a tak której jest i tutaj ten. No.
Nieźle się opierało to rybsko. Bez sztuczek dziadka nie dalibyśmy rady go wyciągnąć. Kurde, znowu? Hej, Kubrick. Ile byś tu nie czekał na babcię i dziadka, to już więcej nie przyjadą. Przykro mi. Spoczko. Moje spodnie nie wyszły na tej bójce lepiej niż moje oko. Muszę pamiętać, żeby dać to potem Endiemu. Spoko się zachował, że nie naszył na swoją kurtkę naszywki Star-Lorda. Wyglądalibyśmy jak durnie, jakbyśmy obaj je umieli. To ciasto wygląda zawodowo. Na pewno go nie kupiłaś? Daruj sobie pochlebstwa, Peter. Kurde! Mama kazała mi 2 dni temu przygotować pranie. Zrobię to od razu rano. Słowo harcerza. Ciągle mnie piecze ręka po złapaniu rzutu mamy. Może kupiła mi na urodziny nową rękawicę? I co my mamy tu zrobić? Dojdziemy. A tu biegać się w ogóle się da? Ale kochani, tapujemy, udostępniamy wszystkim poziomkom i w ogóle. Już spać? Do wanny się wykąpać. No właśnie, nie wiem. Na razie chodzę jak debil. Ale czyste niebo. Ciekawe, czy mama będzie patrzeć w gwiazdy, skoro ja jadę do kina. Dan mówi, że wszystkie te UFO to tak naprawdę balony i jasne gwiazdy. Ale tyle się o nich mówi. Może niektóre są prawdziwe? Jasne, fajnie wierzyć, że gdzieś tam są inne światy, ale jakie są na to szanse? Pewnie raczej małe. Wiedziałam, że pękniesz. Czekajcie, zmienię słuchawkę, okej? Wiesz, co znaczy przyrodzone? To coś jest częścią ciebie. Magda na czwartym miejscu, Ray wygrywa na razie. Witam, siemka. Mój ojciec wrócił w kosmos. O, mamo. Wiem, to wariactwo, a ty w nie nie wierzysz. Ale zaszły zmiany. I musisz mi zaufać, jak Mac nigdy Ida. A to pomoże. Wow. Zluzuj, kowboju. Siedzisz, wiesz? Były twojego ojca. Jak siedzisz na live, to też myślałam, ten dostajesz. Chciał nas tak ochronić. Bo tutaj za siedzenie też się dostaje, wiesz? Jeśli dzięki nim przekonam cię, kim naprawdę jest, to może nas ochronią. Ale Magda, ty to kupujesz. Ojciec był nie tylko przybyszem, ale także kimś ważnym. A tacy mają wrogów. Ale jakich wrogów? Właściwie nie wiem. Jego lud toczył wojnę. On wiedział, że jeśli z nami nie zostanie, tobie. Wojna doścignie go na ziemi. To był trudny wybór. Porzucił to życie dla dobra swych ludzi. Twój ojciec chciał nas tak ochronić, ale minęło 13 lat. I coś się zbliża. Wiem, że nas śledzą.
Mamo, jak chcesz dokończyć grę, to wystarczy powiedzieć. Chcę się mylić. Ale tapujemy. Nie mruga wam tam dziwnie ekran? Ale będąc synem króla na każdej z planet, będziesz nosił na swoich plecach tarczę do końca życia. Dobra, kochani, jeszcze nie pogramy tak 23. Ale musisz być sprytny. Może być paskudnie. Wypuszczę Kubricka. Zaraz będę. To jest Kubrick, a nie ten. Marcin, siema, siema, siema. Psiu, psiu, psiu. O kurwa. Co to się dzieje? Mega. O kurde. Nie! Lecieli po niego, widzicie? Mamo! Bloka macie? Z buta wjeżdżasz, kurwa! Chciałabym, żeby twój tata był i nam pomógł! Co? Niby jak? Tak w filmie nie było, nie? Mamo? Nie! Mamo! Mamo! Stop! Mamo! Nie! Nie! Nie, proszę! Nie! Albo mają takie małe, że nie widać. Puszczaj! Nie! Co to? A tu pewnie będzie kosmos. Ej, mały! Co tutaj robisz? Mieliście szczęście, dziurawe! Prawie was zmordziliśmy. Mówi się zamordować. To jego słowa! Nie ma co być tak pediatrycznym! Szmak. Byśmy zabili wszystkich, ale nie ciebie, panie wielkie słowa. Nie. Tępnęli nas w klatkach. Ale nie za bardzo. Więc wasza misja to porażka. Sromotna. Widzę, że Quillu. Ci niewydarzeni łowcy twierdzą, że Lady Hellbender wynajęła ich, by nas zabili. Ej, nie jesteśmy ciemajkami! Należymy teraz do Ligi. Nie, nie, nie! Sam mówiłeś, że będzie nas ścigać na koniec wszechświata. Liczyłem, że wyślę potwora, a nie tych dwóch. Zmordzilibyśmy was! Ale spokojnie. To tylko początek. Słyszałeś, Peterze Quillu? Dobra wieść. Tak, rewelacyjna, Drax. Nie posiedzimy. Teraz se posiedzimy w celi. O nie. Przyjaciele nas wyciągną. Poczekajcie. Zaraz. Bardzo zaraz. I pożałujecie, że was nie zabili. Zamilczeć. Hej, to wielki błąd, jestem niewinny! Kosmo, jesteś tam? Kosmo! Miło, że wreszcie się pojawiłaś. Byłoby jeszcze milej, gdybyś w ogóle mnie nie opuszczała. Nie opuściłam. W jednej chwili świetnie się bawiliśmy, a po chwili... Chwila, użyłaś mnie jako przynęty? Cóż, twój plan wypalił. Nawet za bardzo, skoro jesteśmy w kiciu. Tkwimy w więzieniach, czasami tworzymy, Peter. Ej, a tu pieski były. Myślisz, że Lady Hana stąd wyciągnie? Myślę, że ktoś wyciągnie. Nazywa się Lady Hellbender.
Może wystrategujemy obronę. Halo? Kosmo? Muszę skorzystać z toalety. Jestem Groot. Te, chłopy, precz od niego! O, ten szkodnik mnie podrapał. To jest początek. Zamorduję cię. Hej, ekipo. Nie spodziewałem się was. Ciumaj, flardzie. Flardzie? Brudożujny flard. Stój, pyski, właśnie. No. No przestań, stary, o co ci chodzi? O ciebie, przez ciebie odeszliśmy. Jestem Groot. Tak, ty też, przestań z nim gadać. Rocket, brachu, no co ty, szło nam przecież świetnie. Jesteście lepsi niż jacyś łowcy nagród. Prych. Co mówisz? Powiedziałem prych. Nie mówi się prych, tylko się prycha. O, teraz czepisz się, że źle wyrażam siebie. Wiesz co? Straszny jest z ciebie hał. Jestem Groot. A jak niby mam mówić? Myślałem, że coś w stylu hał. Możecie się wyhałczeć później. Co? Ty hałty stroisz? Mówiłem ci bazylion razy, nie jestem hałtnym zwierzęciem. Co ty tam hałczysz? Ty... Czarostwo. Gdzie jesteśmy? Wyście dalej są w nowe. Kosmo! Jak się masz, stary? Chcieliśmy... Strażnicy Galaktyków, powiecie, Kosmo, czemu wy włamali się do kory kontinuum? Ale Kosmo był... Albo Kosmo, za chwilę wam tu gorszy gulag wyczaruje. No ja wiem, Polska, oglądałem film, gościu. Nie próbuj dawać Kosmo żarcia kota, Pieterze Quillu. Nie ma startu, Jakub. Odwracacie uwagę, żeby wredny szop i myślące drzewo mogli używać kory kontinuum. Pewno z powodu egoizmu. Ja oglądam. Kosmo także wie, że strażnik galaktyków ma namierzać nowy na statku. Zaraz, zaraz. My nie jesteśmy od nich. Ja typowe. Zatem wredny szop to nie strażnik galaktyków? Jego pytaj, on odszedł. Tak, no i co z tego? Żujowy z ciebie przywódca. Ja jestem żujowy, ty nas wkopałeś w to gówno. Ja jestem. Strażnicy galaktyk byli na skale nowej. Szukaliśmy centurionki, żeby spłacić grzywnę. A co? Bardzo dziwne przekazy krążą po galaktyce. Zupełnie jak króliki wiosną. Kosmo posłał wiele zespołów śledczych, nie wrócili. Ale skala nowy przesyła teraz sygnał. Nie chciał, nie wiedział. Strażniki galaktyki niech mówią, co widzieli. Ze spiu musisz pogadać, jak nie chciałeś. Jestem Groot. Tak jakby się szaleju najedli albo... Wstąpili do sekty. No, ten rytuał z kapłanem? Wciąż gadali o obietnicy. W tej chwili, ser. Bractwo drapieżnych. Sekta strefy ujemnej. Powszechny kościół. Stop! To oni. Ten dziadek, co z nimi jest, wybuchł mu statek na Halas Hope. Wielki unifikator Raker. Przywódca powszechnego kościoła prawdy. Kosmo, coś teraz świta. Stara sekta, potężna w czasie wojny galaktycznej, ale teraz już nie. Mówiłeś, że skała przysłała sygnał, a jeśli ich religia ma coś... Nie. Powszechny kościół prawdy przepadł ze złotym bogiem. Ale ty byś chciał trafić do takiej sekty. Jestem Groot. Co? Twoje zespoły nie wróciły, tak? Jestem pewien, że brakuje ci ludzi. A my też chcemy się dowiedzieć, co się stało. Chcemy? Dobra, kochani. Spadamy to dla ciebie. Jeszcze chwilę pogramy, albo skończymy tą cutscenkę i będziemy kończyć na dzisiaj. Bo już późno jest. I to nie. Zaczniemy jutro. Tak, postaram się 11, 12. Co wy na to? Mrał.
Co zatem strażnicy galaktyk chcą w zamian? Proste. Wycofaj no dla mnie zarzuty. Późno. Powiedz korpusowi, tak żeby ten umysł darował karę. Wtedy polecimy. To wcale nie jest. No to co, Polska, tak ale ja wiesz, ja chcę też się odpocząć w weekend. Potrzebujesz nas. Po ciężkim tygodniu. Jezeczku. Nas. Madziu. Na razie. Śpisz czy nie śpisz? Chyba, że polecą inne głupki. Madzia śpi. Na piwo? W Związku Radzieckim Kosmo nie wierzyłby kapitalistycznej świni. Polska, nie mogę pić. Mateczka. I Kosmo wie, co to jest depozyt. Wasz statek zostaje w Nowhere. Co? Weźmiesz nasz statek? Mój. Jak znajdziemy Halas Hope? Zapytaj Shopa. Nie rozpijaj się. Esencja na czas. Dzieciaku. Dokąd właściwie idzie? Kamil, kochani, byście potapowali jeszcze. No to do zobaczenia jutro. Jeszcze Kamil, chwileczkę. Pierwsza kolonia górnicza nadal istnieje? Tak. Jest opuszczona. Głównie. I bardzo ściśle zależy. TikTok mnie zablokuje, czy nie zablokuje mnie? Wszyscy... A. Magda zagłosowała na tak. Bo mnie sama pewnie zgłasza. Czy to tutaj się włamałeś? Włamałeś, sugeruje trud. Chwila. To jest kora kontinuum? To najlepszy sposób na dosięgnięcie statku nowy, nim znowu odleci. Znalazłeś korę? Kochani, zapraszam na YouTube. Na YouTube tam zostawcie łapkę chociaż. Bo każda łapka ten zwiększa zasięgi na YouTube, kochani. Ale do góry. Łapkę w górę, nie w dół tam. Informacji. Cała planeta nadaje obecnie ten sam. Nawet ty, Magda, możesz terrorystko moja. Nie rozumie zamysłu ani intencji. Takie te bary i lokale z zakładami. Odnajdziemy Corel i ocalimy kontrakcję. Może nie powinniśmy obiecywać zbyt wiele. Jesteśmy strażnikami galaktyki. Tym się właśnie zajmujemy. Jestem z tobą, Peterze Quill. Jesteś? Oczywiście. To była porywająca przemowa. Lizus. Ile osób wie o tym miejscu? Dość. Tu Magda tak nieładnie pić. Ale naukowcy popije się i co? Gdyby Thanos wiedział, że to tu jest. Nieżywy król Tytan nie zagraża już sprawie. Martini. Jestem zaskoczony, że Gryzoniowi udało się obejść twoje systemy. Jakub, a ty nie jesteś za młody? O kurwa, Maś. O, szczeniat. Więc co to jest? Jakaś kolejna winda? Jestem. Sami się przekonają. Proszę ustanu z boku, strażnicy galaktyki. Co to jest? Jestem. Wiesz, jakby nigdy nie widzieli wielkiej międzywymiarowej ręki. Wchodzimy na rękę Boga. Co jak coś pójdzie nie tak? Jak tutaj wrócimy? Z paszportem. Możliwa paszportem. Kosmo i fajnie głodo. Wprowadzenie strażników w galaktyce. Taki rosyjski to jest chyba, nie? Lepiej ty to weź zamiast kapitana bohaterskiego. To gwara rosyjska, nie? Sprawdźcie statek nowy. Użyjcie paszportu, by przekazać ustalenie. I pogadasz z wszechumysłem? Pozbędziesz się tej grzywny, tak? Kosmo się postara. Powodzenia, strażnicy galaktyki. To co, lecimy. Konkretną misję, kochani. Tym razem lepiej nie wymiotuj. To jest... Magia? Miałem na myśli oszałamiające. Jestem Groot. Przyzwyczajcie się. Jesteśmy w kosmosie. Jesteśmy gdzieś między przestrzeniami, wymiarami, czasem, a nawet rzeczywistościami. Co masz na myśli pomiędzy? Teoretycznie moglibyśmy udać się gdziekolwiek i kiedykolwiek. Nawet do miejsc, które nie istnieją, ale istnieją. Widok jest niesamowity. Co to za nazwa? Avengers. Easter eggi były. Ten dźwięk jest normalny? Normalny? Niczego jeszcze nie słyszałaś. O, Pat Benatari Jonesie, czuwajcie nad nami. Do jakich bogów się zwracasz? Do bogi. O, Drax?
To nie ja się śmieję, to z pewnością złowrogi omen związujący naszą śmierć. Znajdziecie gdziekolwiek się schować. Albo to alternatywna rzeczywistość. Multiversum. Znam ten dźwięk. Na pewno alternatywna rzeczywistość. Chwila, to jest Ziemia? Peter! Mama? Chodź, twoja studniówkowa para już jest. Wejdź, Janie. Peter będzie za chwilę. Serio? Janie? Okej, okay, następny przystanek, Halas Hall. Chyba, trzymaj się, Groot. Jedziemy. Oflarczona kawa! Okej, czyli jazda! Wow! Wszystko okej? Okay? A wygląda okej? Okay? Trzymajcie się! Zajmę się grawitacją! No świetnie! Więc utkniemy tutaj na zawsze! Rocket, brachu! Czego mam szukać? Drax, powiedz Ciumlordowi, że pseudograwitacje w hiperbarycznych śluzach generują zewnętrzne przewody zasilania. Bestia radzi, by poszukać przewodu zasilania. Jasne! A jak coś takiego wygląda? Powiedz mu, że oznaki zasilania są widoczne na jego wizorze. I żeby przestał zadawać tyle splachcałych pytań, tylko nas ściągnął! Pewnie tam. Wydarzyło się tu coś strasznego. O czym poznałeś? Po braku grawitacji czy ogólnym zniszczeniu? To niezaprzeczalne. Okej! Mam tu dwa przewody! Niech mu ktoś powie, żeby je włączył! Jestem Groot! Dzięki, brachu! Nic się nie dzieje! Gamora, powiedz, żeby sprawdził źródło zasilania. Jest puste! Tu powiedzcie, żeby znalazł akumulator! Dałeś to? Tak, tak! Dobra, jest chyba akumulator. Góra. Groot, zadzwoń do Kundla. Niech wie, że jego ręka pokazała nam palec. Myślisz, że obrażając go unikniemy więzienia? Nie zakończyłem jeszcze dochodzenia. Powinniśmy się wstrzymać. Niech mu ktoś powie, czego szukać. Peterze Quillu, masz prowadzić poszukiwania czegoś. Akumulatora, żeby włączyć delitną grawitację. Rocket, co wasza dwójka robiła w korze? Wracaliśmy ze zlecenia, udanego zlecenia. Po co wracaliście na Nowhere? Przecież chcieliście odejść, prawda? Był tam nasz klient. Ja i Groot mieliśmy odebrać zapłatę. Marksort znalazł już akumulator? Wciąż się unosimy, więc nie. Gdzie ten akumulator, kurde? Pies wspomniał dziwną transmisję, ale ja niczego nie słyszę. Może na wyższej częstotliwości, którą słyszą tylko kurde. Kamil Lęczkiewicz. Na dole. Peter, potrzebny akumulator, aby przywrócić grawitację. Wpis do raportu dla psa. Do kogo ty, flurba, gadasz? Tworzę w myślach notatki z dochodzenia. Wydaje się istotne, że brakuje pewnej liczby kapsuł ewakuacyjnych. Nie, do niczego. Naśladownictwo. Jestem pod wrażeniem. Kundel robi z nas kozły ofiarne. My tu czekamy, Peter. No ale gdzie ten akumulator, kurwa? Też uważacie, że to Rocket powinien mieć rakietowe buty? Kamil Lęczkiewicz. Na drugim końcu.
mówisz, na drugim końcu, to lecimy o. Dlaczego zostaliście aresztowani, Robert? O, chcieliśmy. Usłyszeliśmy, że jesteście w twierdzu, więc ruszyliśmy na ratunek. To oczywiste kłamstwo. To może być to, czego nam trzeba. Więc podnieś to wreszcie. Dobra, zaraz sprowadzę was na ziemię. Okej, mam akumulator. Nie śpieszyło mu się. Hej, staram się, stary. A my wciąż wisimy w powietrzu. Dobra, akumulator gotowy, Gamora. I nic się nie dzieje. Poważnie? Jestem. Dobra, powiem mu. Posłuchaj mnie, Pataroczu! Powiedz mi, co widzisz! Niebieski drut i dwa wtyki, żółty i czerwony. I dobra, duże jakaś. Coś. Zielonego nie tykaj! Możesz na razie się nie wycierać! Okej, okay. Okej, okay. Dobra. Wsadź przewód do któregoś wtyku. Musimy to tylko odpalić. Którykolwiek? To nie chirurgia! Wybierz! Raz flur wie śmierć! Flak! Trzymajcie się! Dobra, wykurwiło nas w kosmos. Sam nieś. Dobra, powtórka z rozrywki. Co ja odwaliłbym? Spok. Zielony tak mnie kusił. Trzymajcie się! Wszyscy! Grawitacja dalej nie działa. Miałeś jedno zadanie, Quill. Zrobiłem to kła... Gdybym miał jednostki, to założyłbym się, że Kundel wiedział, co nas tu czeka. Imponujące, Peterzyk. Bubble Bee. Wiedziałam, że to potrafisz. Ja też nie. Ta broń staje się całkiem potężna. Drugi raz przekształcimy się w ten sposób. Kontaktujemy się z kosmosem, by dać znać, co dotąd znaleźliśmy? Jestem. O jakie hasło ci chodzi? Jestem. Dobra. Dobra, kochani, będziemy na dzisiaj kończyć. Jakby co, to widzimy się jutro. Co wy na to? Jak na lato, nie? To co? To kończymy streama, kochani. Poziomki, poziomki. Magda potrzebuje poziomicy. A nie wiem, nie wiem. Dobranoc, dobranoc, kochani, to trzymajcie się, dobranoc jeszcze raz.
5, 4, 3, 2, 1.